Witam Was serdecznie na kanale sklepu Craft Corner. Z tej strony Renata. Dziś zapraszam na film, w którym zrobimy sobie taką właśnie w sumie ramkę na zdjęcia. Wykorzystałam foldery na zdjęcia, które możecie zakupić właśnie w sklepie Craft Corner. Oprócz tego, że jest to ramka na dwa duże zdjęcia, te 15x20, to jeszcze po lewej stronie tutaj mamy miejsce na wklejenie życzeń. Mam nadzieję, że film Wam się spodoba i zapraszam do tworzenia razem ze mną. Wykorzystałam dwa foldery na zdjęcia, folię taką do okładek i dwa kawałki tektury takiej twardej, introligatorskiej o wymiarach 15x8 i 8x21,8. Do obłożenia ja akurat tu wykorzystuję kawałek białej skóry. Następnym razem, jak będę robiła taki projekt, to myślę, że wykorzystam już materiał. Dużo wygodniej się na nim pracuje. Ze skórą niestety ciężko obrabia się narożniki. Tam dosyć grubo tego materiału jest i no i ciężko się je składa. Muszę opracować jakąś inną metodę łączenia tych narożników, żeby to lepiej wyglądało. Robię dosyć dużą przerwę między tekturami. To jest chyba bodajże 1,5 cala. Ale co się okaże później, i tak mogło być troszeczkę więcej, bo dekoracja, która przyjdzie, jest dosyć przestrzenna. To jest i tak druga wersja, którą Wam pokazuję, bo pierwsza wersja była z mniejszą przerwą i niestety moje kompozycje kwiatowe by tam w życiu się nie zmieściły. Na środek również kleję kawałek tej skóry, którą obłożyłam w okładkę. Tutaj jeszcze wklejam sobie w te przestrzenie kawałki tektury, tak żeby wyrównać poziomy między tekturą a tym materiałem.
ze skóry. I jak wkleję sobie te kawałki, to oczywiście przykładam ciężkimi książkami, żeby to dobrze wyschło. Najlepiej zostawić to na noc. Okładka sobie schnie, a ja zajmę się ramkami. Odcinam sobie jedno ze skrzydełek, tak żeby powstała mi taka kieszeń, w którą będę mogła wsunąć sobie zdjęcie. A tą ramkę zaklejam folią. Używam do tego kleju introligatorskiego Dragon. Naprawdę fajnie trzyma. Ja go polecam nawet do klejenia folii. Tylko pamiętajcie, że musicie go później po przyklejeniu tej folii bardzo dobrze docisnąć. Rozprowadzić ten klej pod folią. I oczywiście najlepiej przygnieść go książkami i zostawić do całkowitego wyschnięcia. Ten klej, nie pamiętam jak jest na opakowaniu, ale chyba po 4 godzinach jest już, powiedzmy, związało wszystko w całości, ale ja zawsze zostawiam na dłużej, tak żeby mieć pewność, że wszystko będzie dobrze trzymało. I zanim zakleję w całości tą kieszeń, to jeszcze w środek wklejam papier ozdobny. Ja tutaj akurat mam papier z takiego bloczka Happy Color w takich odcieniach kremowych. Chciałam, żeby ten papier był dosyć gładki, bo później ta kompozycja będzie dosyć bogata i typowy papier skrapowy, który miałam, jakoś mi tu się gryzł z tym wszystkim. Po prawej stronie ramkę przykleję w całości. Po lewej stronie będzie to klapka, tak żeby pod spodem było miejsce na umieszczenie życzeń. Żeby ta klapka nie latała, to mocuję magnesy neodymowe.
przykleiła jeszcze jedną warstwę papieru. Tym razem będzie to typowy papier skrapowy z jednej z kolekcji z Craft or Club. I pod tym papierem umieszczam jeszcze kawałek wstążki satynowej, tak żeby łatwo było otwierać tą klapkę. A teraz zajmę się po prostu budowaniem kompozycji. Wykorzystuję tutaj elementy wycięte z bloczków Flora Book z Minty Paper z jedynki i z dwójki i kwiaty z Foamiranu zrobione przeze mnie.
Jak zwykle to u mnie bywa, gdzieś koniec filmu ucięło. Dokleiłam sobie na okładce tekturkę i pomalowałam taką złotą farbką z Pentartu i w środku też dołożyłam tekturkę z napisami mąż i żona i dokleiłam takie kryształki. I tu jeszcze po prawej stronie też zrobiłam kompozycję z elementów z tych bloczków Flora Book. Na koniec jeszcze, tutaj tego nie widać, włożyłam do tych kieszeni tagi, takie duże, tak żeby młodzi mogli sobie coś zapisać dla siebie. Dziękuję pięknie za oglądanie. Mam nadzieję, że takie wykorzystanie folderów na zdjęcia Wam się spodoba. Pozdrawiam Was serdecznie. Do usłyszenia.